Wojewódzki Szpital Zespolony w Płucku świętował jubileusz 50-lecia działalności. To wyjątkowa okazja do wyróżnień, podziękowań wszystkim, dzięki którym szpital funkcjonuje. W Teatrze Dramatycznym zgromadzili się byli obecni pracownicy szpitala, a także jego przyjaciele. Były wyróżnienia, odznaczenia, prezenty, życzenia, ale przede wszystkim podziękowania za pół wieku działalności dla mieszkańców Płocka, ale i całego województwa. 50 lat to również dojrzały wiek. Ale dzięki różnego rodzaju zabiegom kosmetycznym i procesom odnowy nadal jesteśmy szpitalem młodym i dynamicznym. Przez pół wieku placówkę tworzyło ponad 10 tysięcy osób. Statystycznie co trzeci mieszkaniec Płocka leczy się w szpitalu. Ostatnie 20 lat to bardzo duży rozwój. W tym czasie pozyskano ponad 350 milionów złotych na inwestycje w placówkę. Jak podkreślał dyrektor szpitala, ogromne znaczenie dla działalności i rozwoju szpitala ma wsparcie samorządu Mazowsza. Z okazji jubileuszu marszałek Adam Strudzik wręczył odznaki honorowe przyznane przez ministra zdrowia na wniosek marszałka województwa mazowieckiego za zasługi dla ochrony zdrowia, a także wyróżnienie medale Pro Mazowia. Przez te wszystkie lata widziałem, jak zmieniał się szpital, jak też on był elementem tych wielkich przemian, w których wszyscy uczestniczymy, tak? Zmiany systemu, licznych reform nieudanych w ochronie zdrowia, ale też bardzo dobrych przemian związanych z faktem, że od 25 lat ten szpital jest w gestii samorządu województwa. Tak policzyliśmy, to można mówić o tym, że przewinęło się tutaj ponad 1 200 000 pacjentów leżących w szpitalu i pewnie około między 28 a 30 milionów porad ambulatoryjnych. No to jest coś niewyobrażalnego. I oczywiście to jest praca ludzi i tych służb medycznych, lekarzy, pielęgniarek, salowych, ale też administracji, no, całego pionu technicznego, wszystkich tych, którzy pracowali nad zaopatrzeniem. No, to jest wielki organizm, to jest wielki organizm. Najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez miasto Płock jest medal Laude Probus. Z okazji jubileuszu placówki prezydent Andrzej Nowakowski przyznał je pracownikom. To wyjątkowe moment, kiedy trzeba spojrzeć w przeszłość, dziękując tym wszystkim, którzy przez te wszystkie lata tworzyli szpital, oddawali swój czas, energię, wiedzę, ratując, pomagając, wspierając, budując szpital zespolony. To także czas, kiedy trzeba patrzeć w przyszłość, na to, co również przed nami. Ja bardzo, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Płocka za te lata pracy, służby, zaangażowania. Dziękuję, bo mam świadomość, jak odpowiedzialna, jak ważna jest Państwa praca. Bez Państwa zaangażowania, pracy, poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza tego zdrowotnego w Płocku, byłoby dużo, dużo niższe. 50 lat to historia niedługa, ale bardzo ciekawa i ważna dla miasta i całego regionu, mówił przewodniczący Rady Powiatu w Płocku. Państwa praca to służba i zdaję sobie z tego sprawę, że często ratowanie życia to jest dużo emocji, dużo poświęcenia i zmęczenia. Państwo potraficie to robić, potraficie te sprawy rozwiązywać. Jesteście naszym szpitalem, płockim szpitalem. My wszyscy czujemy z wami więź. To już 50 lat, od kiedy to wy, czyli cały zespół medyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Marcina Kacprzaka stoi na straży zdrowia i życia mieszkańców subregionu płockiego. I choć było wiele trudnych momentów, o których tu dzisiaj była mowa, takich jak lata 80. czy 90. przepełnione kryzysem gospodarczym i zmianami ustrojowymi, to dzisiaj trzeba jasno powiedzieć. Jesteście chlubą, jesteście wizytówką, jesteście naszą dumą, jesteście symbolem jak najlepszych usług medycznych na naprawdę bardzo dobrym europejskim poziomie. I dzisiaj przede wszystkim my
Obecni tu samorządowcy z powiatu płockiego, na czele z panem przewodniczącym Lechem Dąbrowskim, wicestarostą Iwoną Sierocką, chcielibyśmy wam powiedzieć po prostu dziękuję. Władze powiatu pracownikom szpitala wręczyły wyróżnienie zasłużone dla powiatu płockiego. Były również wyróżnienia przyznane przez prezydenta RP, krzyże zasługi brązowe, srebrne za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, a także medale za wieloletnią służbę. Również Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku wyróżnił swoich przyjaciół. Medal zasłużony dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku przyznano Danielowi Obajtkowi, prezesowi PKN Orlen. To jest bardzo wybitny obraz i potwierdzenie, jak można dobrze współpracować na linii służba zdrowia i ten nasz multienergetyczny koncern, którego serce bije w Płocku i który jest genetycznie z tym miejscem związany. 50 lat to jest ten wiek, w którym my jako ludzie już coraz częstszy kontakt ze służbą zdrowia mamy, ale cóż należy w tym miejscu powiedzieć, że Szpital Wojewódzki ma się doskonale, pan dyrektor ma się doskonale, także na pewno życzenie 100 lat to jest życzenie, które w tym miejscu powinno paść. Medale zasłużone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku otrzymali również byli obecni pracownicy szpitala. Chciałabym serdecznie podziękować za to, że nasza praca, nasze działania na rzecz pacjenta, na rzecz szpitala zostały docenione. Podziękowania, wyróżnienia i medale dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku przyjaciele i sympatycy placówki przekazywali na ręce dyrektora szpitala Stanisława Kwiatkowskiego. Jestem pełen podziwu dla pracowników szpitala, że wypełniły ten teatr. Było naprawdę, wszystkie miejsca były zajęte. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, oznaczonym, wyczytanym. Naprawdę jestem przeszczęśliwy. Myślę, że pracownicy szpitala są zadowoleni. Na zakończenie jubileuszowego spotkania w Teatrze Dramatycznym był mini koncert w wykonaniu zespołu Forte Quartet. Nie zabrakło pysznego tortu i toastu.